Pomału budynek nowej siedziby szkoły podstawowej w Mysłakowicach nabiera realnych kształtów. Jednak prace nad tym zadaniem trwają nie tylko tu na placu budowy, ale także w urzędzie gminy. Lokalne władze dopinają stronę finansową tej dużej inwestycji. A nie jest to wcale takie proste. Dlatego na tym większą uwagę zasługuje fakt otrzymania ostatnio przez gminę dofinansowania z rządowego programu. Znajdujemy się na placu budowy szkoły podstawowej w Mysłakowicach. Właśnie jest realizowany etap pierwszy, stan surowy zamknięty za kwotę prawie 19 milionów złotych, ale mam dobrą wiadomość, bo pozyskaliśmy kolejne środki, 6 milionów z programu rządowego Sportowa Polska oraz teraz ostatnio prawie 10 milionów złotych, dokładnie 9 milionów 900 tysięcy z rządowego programu Polski Ład. To umożliwi nam realizację etapu drugiego, czyli prace instalacyjne, wykończeniowe w budynku szkoły oraz na hali sportowej. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, uczniowie do nowej szkoły pójdą już w 2023 roku. Chciałbym w tym momencie już serdecznie podziękować za pomoc i wsparcie przy pozyskiwaniu środków oraz przy pomyśle w ogóle budowy, przy realizacji pomysłu budowy nowej szkoły, pani sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, pani Marzenie Machałek oraz senatorowi RP Krzysztofowi Mrozowi. Serdecznie im dziękuję. Władze gminy Mysłakowice nie spoczęły na laurach, złożyły już kolejne wnioski o dofinansowanie budowy szkoły. Jeśli takowe zostanie przyznane, z pewnością o tym fakcie państwa poinformujemy.